Jednym z najprężniej działających w Polsce ośrodków szkolących spawaczy jest Krajowe Specjalistyczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Wiodącą pozycję zapewniają mu ponad 50-letnie doświadczenie, przeszkolenie przeszło 65 tysięcy spawaczy, a także kompleksowa oferta edukacyjna. Centrum dysponuje specjalistyczną bazą lokalową o łącznej kubaturze 600 m sześciennych, na którą składa się ponad 50 stanowisk spawalniczych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra wykładowców, instruktorów i egzaminatorów, legitymujących się wymaganymi licencjami i uprawnieniami spawalniczymi. ZDZ ściśle współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, który jest uznaną w kraju i za granicą instytucją naukowo-badawczą nadzorującą kształcenie spawaczy. Centrum Spawalnicze w ZDZ jako jedyna w regionie placówka kształcąca spawaczy posiada atest Urzędu Dozoru Technicznego, który uprawnia do egzaminowania spawaczy. Na jakość kształcenia duży wpływ mają nowocześnie wyposażone warsztaty szkoleniowe i odpowiednie materiały używane do zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się w hali spawalniczej, przygotowanej do działalności szkoleniowej. Stanowiska spawalnicze posiadają nowoczesne półautomaty spawalnicze, umożliwiające spawanie metodami MIG, MAG, TIG i elektrodą otuloną. Każde z nich wyposażone jest w indywidualny wyciąg dymów, szlifierkę kątową, obijak żużla, szczotkę drucianą, kombinerki, tarczę spawalniczą, przyłbice, rękawice i fartuch spawalniczy. Warsztaty wyposażone są w sprzęt, który służy do przygotowywania próbek spawalniczych. Blachy docinane są gilotyną, a także poprzez cięcie sekatorem, płomieniem acetylenowo-tlenowym lub propanem butanem. Przygotowywanie blach odbywa się także na frezarkach. Z kolei rury przygotowywane są na tokarkach. Próbki przygotowywane są także przy pomocy szlifierek kątowych. Kursy spawalnicze w ZDZ organizowane są we wszystkich metodach spawalniczych, wśród których wyróżnia się spawanie elektrodą otuloną blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych, spawanie metodą MIG-MAG blach i rur z aluminium i jego stopów oraz stali ferrytycznych i nierdzewnych, spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów oraz stali ferrytycznych i nierdzewnych, spawanie gazowe blach i rur ze stali ferrytycznych, a także cięcie ręczne, plazmowe i tlenowe. Celem nauki na kursach jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych służących w wykonywaniu zawodu spawacza. Kształcenie na kursach spawalniczych prowadzone jest w trzech modułach dla spawania elektrodą otuloną i metodami MIG, MAG i TIG. Pierwszy moduł obejmuje spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi. Drugi moduł polega na spawaniu blach spoinami czołowymi. A trzeci moduł ma na celu opanowanie spawania rur spoinami czołowymi. Natomiast spawanie gazowe prowadzone jest w dwóch modułach. Pierwszy moduł obejmuje spawanie blach, a drugi moduł spawanie rur. W spawaniu elektrodą otuloną wykorzystuje się elektrodę z metalowym rdzeniem pokrytym otuliną. Proces polega na jarzeniu łuku elektrycznego między rdzeniem elektrody otulonej a materiałem spawalnym. Wydobywający się z otuliny gaz chroni powstające płynne jeziorko metalu przed dostępem powietrza. Spawanie elektrodą otuloną daje możliwość spawania różnych metali i stopów, takich jak stal, miedź, żeliwo i innych. Spawanie metodą MIG i MAG polega na jarzeniu łuku elektrycznego między drutem podawanym w sposób ciągły przez rolki, a materiałem spawanym. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione gazem osłonowym wypływającym laminarnie z dyszy. W przypadku metody MAG jest to gaz aktywny, dwutlenek węgla lub mieszanka argonu, a przy metodzie MIG gaz obojętny, argon lub hel. Spawanie MIG-MAG są obecnie najczęściej stosowanymi metodami wśród łukowych metod spawania i należą do bardzo wydajnych sposobów spajania.
Metoda MAG jest stosowana do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych i stopowych, natomiast metoda MIG do spawania metali kolorowych, takich jak aluminium, miedź i inne metale oraz ich stopy. Spawanie metodą TIG polega na jarzeniu łuku elektrycznego między nietopliwą elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Do ochrony ciekłego jeziorka metalu przed powietrzem atmosferycznym służy gaz obojętny, argon lub hel, wypływający laminarnie z dyszy uchwytu. Spawanie tą metodą można wykonywać bez dodatku spoiwa, stapiając tylko brzegi łączonych elementów lub z dodatkiem spoiwa w postaci drutu, który jest ręcznie podawany do miejsca spawania. Przy użyciu metody TIG można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach, z zachowaniem wysokiej jakości. Metoda ta znajduje zastosowanie przy spajaniu stali węglowych i stopowych oraz metali kolorowych. Spawanie gazowe polega na użyciu płomienia acetylenowotlenowego o temperaturze około 3100 stopni Celsjusza. Strumień palnego gazu ogrzewa i topi brzegi łączonych elementów, tworząc ciekłe jeziorko osłaniane produktami spalania. Do brzegu jeziorka doprowadza się ręcznie spoiwo w postaci drutu spawalniczego. Spawanie gazowe wykorzystuje się głównie do spawania stali niestopowych i niskostopowych. W cięciu ręcznym plazmowym wykorzystuje się plazmę, która jest materią jonów i elektronów powstających z par metali i gazów, takich jak argon, wodór lub powietrze. Strumień plazmy tworzy łuk elektryczny między elektrodą nietopliwą a ciętym metalem. Plazma osiąga temperaturę od około 10 000 do 30 000 stopni Celsjusza i przy wypływie spalnika osiąga prędkość 300 metrów na sekundę. Przecinanie plazmą odbywa się na zasadzie topienia i wyrzucania metalu ze szczeliny cięcia. Cięcie ręczne termiczne polega na nagrzaniu ciętego metalu do temperatury powodującej zapłon metalu i spalanie w atmosferze tlenu. Następnie wydmuchanie roztopionego metalu. Gazem palnym jest acetylen lub propan-butan. Przecinanie tlenowe stosowane jest do cięcia stali węglowych, blach i rur. Oczyszczeniu próbek przez słuchacza poddawane są one ocenie komisji egzaminacyjnej. Komisja ocenia próbki przy pomocy badań wizualnych. Pozytywny wynik badania powoduje, że próbki są następnie poddawane badaniom nieniszczącym, które można wykonywać za pomocą badania rentgenowskiego lub badania ultradźwiękami. Po pozytywnej ocenie próbki badane są metodami niszczącymi, na które składa się m.in. gięcie, łamanie, rozciąganie i zginanie. Kursy spawalnicze kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci otrzymują książkę spawacza oraz świadectwo z egzaminu. Natomiast osoby, które po 2 latach aktualizują uprawnienia spawalnicze, otrzymują świadectwo egzaminu i wpis do książki spawacza. Dokumenty są zgodne z euronormą, a uzyskane uprawnienia uznawane są także za granicą. Zapraszamy na kursy spawalnicze do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.